Zastanowimy się teraz nad tym, co się może dziać z temperaturą wrzenia lub krzepnięcia roztworu, jeśli będziemy dodawać do niego substancję rozpuszczalną. I skupmy się znowu na wodzie. Nie musi to być koniecznie woda, może to być jakiś dowolny rozpuszczalnik, ale weźmy za przykład właśnie wodę w stanie ciekłym. I jak pamiętasz, być może cząsteczki wody w tym stanie są rozmieszczone w sposób raczej niezorganizowany, nie tworzą żadnego powtarzalnego wzoru. Mają dość energii kinetycznej, by nie stać w miejscu, by poruszać się i nie tworzyć żadnej sztywnej struktury, ale wiązania wodorowe wciąż trzymają cząsteczki blisko siebie i sprawiają, że pomimo, że cząsteczki mają już sporą energię kinetyczną, wciąż trzymają się blisko i zderzają się, ocierają się o siebie. A teraz chcemy, żeby ciecz przeszła w stan stały, a więc taki, gdzie cząsteczki tworzą uporządkowaną, sztywną strukturę, a wiązania wodorowe dominują nad jakimkolwiek ruchem translacyjnym. Cząsteczki w tej sztywnej strukturze stoją w miejscu, co najwyżej wibrują. Tak sobie to tak komiksowo narysujemy. I teraz, żeby przejść od tej sytuacji, jaką mamy w stanie ciekłym, do tej sytuacji, jaką mamy w stanie stałym, jak widzisz, musimy prowadzić jakąś organizację, zaprowadzić w cieczy porządek. I wówczas otrzymamy ciało stałe. Jeśli cząsteczki ustawią się w odpowiednich odległościach od siebie i wtedy wiązania wodorowe będą mogły taką sztywną strukturę utworzyć. A co jeśli w wodzie będą pływać jakieś inne cząsteczki? Niech to będą takie duże cząsteczki, dużo większe od cząsteczki wody, ale jaka to jest substancja, to nie ma znaczenia. Czy to jest jakaś zdysocjowana sól, i to są jony, nie wiem, chloru, sodu, to nie ma znaczenia. I teraz mam do Ciebie pytanie, jak myślisz, czy będzie w obecności tych obcych cząsteczek, czy będzie łatwiej, czy trudniej zamrozić wodę? Albo zapytam inaczej, czy trzeba zabrać z takiego układu mniej, czy więcej energii, żeby wodę zamrozić? Odpowiedź jest taka, że będzie trudniej zamrozić wodę z taką domieszką. Dlaczego? Otóż zobacz, że te wielkie, wielkie cząsteczki nie będą współtworzyć tej uporządkowanej sieci i nawet nie będą w stanie za bardzo się w nią wpasować tutaj w te przestrzenie. Dlatego będą utrudniać cząsteczkom wody ustawienie się w takiej uporządkowanej strukturze. Jeszcze raz przyjrzyjmy się bliżej. W tym obszarze na przykład, gdzie nie ma tych cząsteczek obcych, to będzie w miarę łatwo. Tutaj cząsteczki w miarę jak będziemy wyprowadzać z układu ciepło, wyprowadzać z niego energię, no będą ustawiać się na odpowiednie odległości i tworzyć taką strukturę jak tutaj. O, ale jeśli gdzieś tutaj mamy tą cząsteczkę taką wielką, o, dorysujmy sobie jeszcze więcej cząsteczek wody, tak, to na przykład z sąsiadami tej wielkiej cząsteczki już trudniej będzie stworzyć taką uporządkowaną sieć jak tutaj. Tak, inaczej można powiedzieć, że cząsteczkom wody trudniej jest znaleźć optymalną pozycję tutaj do stworzenia tej uporządkowanej sieci, bo tu jakaś taka wielka cząsteczka stoi na przeszkodzie. Inaczej możemy też spojrzeć na to tak, że taka obca, duża cząsteczka wprowadza do układu dodatkowy nieporządek. I kiedyś sobie na pewno powiemy o entropii, która jest taką ilościową miarą nieporządku. I ten dodatkowy nieporządek sprawia, że trudniej jest cząsteczkom rozpuszczalnika, w tym wypadku wody, utworzyć taką uporządkowaną strukturę. Ale teraz podsumujmy sobie już tylko, że ponieważ w obecności obcych cząsteczek, jakiejś substancji rozpuszczonej cząsteczką wody jest trudniej się zorganizować w taką strukturę krystaliczną, to by taki roztwór zamarzł, to średnia energia kinetyczna cząsteczek rozpuszczalnika, czyli temperatura rozpuszczalnika, musi być niższa. A im więcej jest rozpuszczonych takich obcych cząsteczek, tym mniej jest takich obszarów jak na przykład ten, gdzie w miarę łatwo może nastąpić właśnie to uporządkowanie, a więcej jest miejsc takich jak na przykład to. I wiele jest takich cząsteczek, które sąsiadują właśnie z tą dużą cząsteczką substancji rozpuszczanej i trudno im jest się jakoś efektywnie do tej sieci krystalicznej przyłączyć. Stąd zapiszmy sobie teraz wniosek, że jeśli liczba moli substancji rozpuszczanej, liczba moli, czy po prostu jej stężenie, mówiliśmy na przykład molalność, w dowolny sposób wyrażone, ale po prostu bezwzględna ilość tych cząsteczek, tej obcej substancji rozpuszczanej, przypadająca na jakąś ilość rozpuszczalnika, rośnie, to wraz z jej wzrostem temperatura zamarzania obniża się. Tak, musimy jeszcze mocniej schłodzić nasz roztwór, żeby go zamrozić, niż gdybyśmy mieli czysty rozpuszczalnik. I w związku z tym może być na przykład tak, że pod ciśnieniem normalnym jednej atmosfery woda, w której jest coś rozpuszczone, na przykład sól, nie zamarznie nam w temperaturze 0 stopni Celsjusza, tylko na przykład w temperaturze minus 1 stopnia Celsjusza albo minus 2.
A co się dzieje, jeśli chcemy naszą ciecz doprowadzić do wrzenia? No na pierwszy rzut oka mogłoby się wydawać, że w obecności obcych cząsteczek ciecz jest w bardziej nieuporządkowanym stanie, a więc bliżej jej do tego, czym jest gaz, więc powinno być łatwiej ugotować roztwór niż czysty rozpuszczalnik. Ale w rzeczywistości jest odwrotnie. Obecność substancji rozpuszczalnej utrudnia również doprowadzenie cieczy do wrzenia. Dlaczego? Otóż kiedy myślisz o wrzeniu cieczy, to zwróć uwagę na to, co się dzieje na jej powierzchni. Tak jak wtedy, kiedy trochę wcześniej mówiliśmy o ciśnieniu pary nasyconej. No i powiedzmy, że znowu mamy cząsteczki ciekłej wody. Tak, to jest powierzchnia cieczy. I myślę, że pamiętasz z jednego z wcześniejszych filmików na temat ciśnienia pary, że nawet jeśli średnia energia kinetyczna cząsteczek cieczy, czyli temperatura cieczy nie jest dość wysoka, by ciecz mogła wrzeć pod danym ciśnieniem, to mamy jakiś rozkład energii kinetycznych i niektóre cząsteczki znajdujące się na powierzchni mają dość dużą energię kinetyczną, by się od powierzchni oderwać i wyparować. I teraz jeśli ciśnienie wywierane przez te cząsteczki, które wyparowały z cieczy, jest równe ciśnieniu atmosferycznemu, powiedzmy, że to są cząsteczki atmosfery, to te cząsteczki wyparowanej cieczy są w stanie na tyle rozepchać tutaj tę atmosferę, która otacza powierzchnię cieczy, żeby tutaj wytworzyła się próżnia i żeby kolejne warstwy cieczy mogły intensywnie parować. I w ten sposób właśnie ciecz zaczyna wrzeć. A teraz powiedzmy, że znowu mamy naszą ciekłą wodę. Narysowaliśmy sobie tej wody trochę więcej. I teraz w wodzie jest rozpuszczona jakaś substancja. Znowu duże cząsteczki. No, interesuje nas to, co jest na powierzchni. Część tych rozpuszczonych, tych cząsteczek czy substancji rozpuszczonej jest na powierzchni. Tak, tutaj również mamy cząsteczki atmosfery, jakieś ciśnienie atmosferyczne, nieco cząsteczek cieczy nam wyparowało i powiedzmy, że rozpuszczalnik jest w takiej temperaturze jak tutaj, czyli w takiej temperaturze, w jakiej by wrzał, gdyby był czysty, bez cząsteczek substancji rozpuszczalnej. Tak więc cząsteczki cieczy, cząsteczki rozpuszczalnika położone tutaj na powierzchni cieczy mają ten sam rozkład energii kinetycznych co tu, więc taki sam ich ułamek ma dość energii kinetycznej, żeby wyparować, żeby oderwać się od powierzchni, ale przez to, że jakiś ułamek tej powierzchni zajmują cząsteczki tej substancji rozpuszczanej, a cząsteczki rozpuszczalnika zajmują tej powierzchni efektywnie mniej, mniejsza jest jakby ta powierzchnia parowania rozpuszczalnika, mniej cząsteczek trafia w tej samej temperaturze do stanu gazowego, więc w tej temperaturze, w której czysty rozpuszczalnik wrze, bo para wywiera ciśnienie równe ciśnieniu atmosferycznemu, w tej temperaturze to ciśnienie jest mniejsze, mniejsze od ciśnienia atmosferycznego, więc w tej temperaturze, w której czysty rozpuszczalnik już wrze, roztwór jeszcze nie będzie wrzeć. Jego temperatura musi być nieco wyższa, żeby tutaj do stanu gazowego trafiło tyle cząsteczek, co tutaj, żeby wywierały ciśnienie równe ciśnieniu atmosferycznemu. I teraz już łatwo o taki wniosek, że im więcej jest tych cząsteczek substancji rozpuszczanej, tym więcej powierzchni one zajmują i mniej efektywnie rozpuszczalnik może parować, więc trzeba wyższej temperatury, żeby ciecz zaczęła wrzeć. Jeśli stężenie substancji rozpuszczonej rośnie, to temperatura wrzenia również rośnie. Tak, zobaczmy te dwa wnioski razem, obok siebie. I teraz łatwo zobaczysz, że rozpuszczenie substancji w cieczy sprawia, że bardziej chce ona pozostać w stanie ciekłym. Tak, bo po rozpuszczeniu jakiejś substancji temperatura zamarzania spada, temperatura wrzenia rośnie i trzeba bardziej się natrudzić, bardziej się napracować, żeby ze stanu ciekłego naszą ciecz wyprowadzić, żeby ją zamrozić, to trzeba więcej ciepła od niej zabrać, a żeby ją zagotować, żeby doprowadzić do wrzenia, trzeba więcej energii dostarczyć. I teraz w oryginalnym filmiku, w tym momencie została pokazana bardzo ładna animacja, pokazująca właśnie to, o czym mówiłam tutaj, że w obecności substancji rozpuszczonej rozpuszczalnik mniej efektywnie paruje w danej temperaturze. I ja też chętnie Ci tę animację pokażę. Co prawda jest to strona anglojęzyczna, ale jeśli znasz angielski, to możesz z niej korzystać i wiele się z niej ciekawego dowiedzieć. Tutaj masz adres internetowy. Bardzo Ci radzę zajrzeć. O, i tutaj widzisz, jak wygląda w spojrzeniu, jeśli spojrzysz na pojedyncze cząsteczki, to jak wygląda czysta woda w temperaturze 100 stopni Celsjusza pod ciśnieniem normalnym. Widzisz, cząsteczki intensywnie tutaj ulatują, odrywają się od powierzchni. Natomiast jeśli w wodzie jest rozpuszczona sól kuchenna, tutaj mamy jony chloru i sodu, to chociaż tych jonów tutaj nie ma aż tak dużo, to cząsteczki wody parują wyraźnie słabiej. I dlatego, żeby woda zaczęła wrzeć pod ciśnieniem normalnym,
musi być podgrzana do wyższej temperatury, do temperatury 101 stopni Celsjusza w przypadku danego stężenia roztworu soli. I teraz jeszcze pytanie, o ile przy danym stężeniu substancji rozpuszczanej wzrasta temperatura wrzenia i maleje temperatura zamarzania? Może to się wydawać zaskakujące, ale odpowiedź na to pytanie jest całkiem prosta. Otóż ta zmiana temperatury jest proporcjonalna po prostu do stężenia substancji rozpuszczanej. Pamiętasz, mówiliśmy o molalności, molarności, o ułamku molowym. I najczęściej właśnie tę zmianę temperatury, na przykład temperatury wrzenia, zmiana temperatury wrzenia, czyli temperatura wrzenia roztworu minus temperatura wrzenia czystego rozpuszczalnika, tak to sobie napiszemy, CR, czysty rozpuszczalnik. Ta zmiana temperatury wrzenia wyraża się następującym wzorem. Jest to pewna stała proporcjonalności razy molalność naszego roztworu. Molalność, przypomnę Ci, ilość moli substancji rozpuszczonej przypadająca na kilogram rozpuszczalnika. I teraz na przykład, jeśli mamy kilogram rozpuszczalnika, kilogram wody i w tym kilogramie wody rozpuszczamy 2 mole chlorku sodu, to o ile nam się zmieni temperatura wrzenia w porównaniu z temperaturą wrzenia czystej wody? Otóż policzmy sobie molalność takiego roztworu. To jest tak, 2 mole przez 1 kilogram. I jeszcze, ponieważ rozpuszczamy chlorek sodu, którego każda pojedyncza cząsteczka dysocjuje na jony, na dodatni jon sodu i ujemny jon chloru, to z 2 moli otrzymujemy 2 mole jonów dodatnich i 2 mole jonów ujemnych. Tak więc razem wszystkiego, wszystkich rzeczy pływających w naszym kilogramie wody mamy 2 razy 2 mole. Na to trzeba uważać. Wobec tego molalność roztworu to są 2 razy 2, czyli 4 mole na kilogram. I teraz jeszcze trzeba znać tę stałą proporcjonalności. To jest tak zwana stała ebulioskopowa. I dla wody pod ciśnieniem normalnym, bowiem zależy ona i od tego, jakiego związku używamy jako rozpuszczalnika, i również dla każdego ciśnienia, pod każdym ciśnieniem ta stała będzie trochę inna, ale dla wody wynosi ona 512 tysięcznych stopnia Celsjusza razy kilogram przez mol. Ponieważ tutaj obliczamy różnicę temperatur, to możemy jako jednostki tutaj użyć, nieważne czy Celsjusza, wtedy nam wyjdzie wynik w stopniach Celsjusza, czy w kelwinach, nie ma to znaczenia. I wiedząc to, możemy policzyć, że, no dobrze, zaokrąglimy to sobie do po prostu do 5 dziesiątych stopnia Celsjusza razy kilogram przez mol. A w związku z tym zmiana temperatury wrzenia wody wynosi 4 mole przez kilogramy razy 5 dziesiątych stopnia Celsjusza razy kilogram przez mol. Tutaj mole z molami, kilogramy z kilogramami się upraszczają. Wynik wyjdzie w stopniach Celsjusza. Tak, zmiana temperatury to jest 4 razy 5 dziesiątych, są 2 stopnie Celsjusza. Tak, a w związku z tym temperatura wrzenia naszego roztworu to są 102 stopnie Celsjusza pod ciśnieniem normalnym. I dla zamarzania jest dokładnie tak samo, przy czym wartości stałych ebulioskopowych dla tej samej nawet substancji i tego samego ciśnienia mogą w zasadzie przyjmować inne wartości. I jeszcze tutaj wracając do tego problemu z dysocjacją na jony, że chociaż mamy 2 mole chlorku sodu, to w wodzie nam pływają 4 mole czegoś, substancji rozpuszczonej. I tutaj, żeby o tym nie zapomnieć, często ten wzór na różnicę temperatur pisze się w postaci stała ebulioskopowa razy molalność, razy jeszcze tutaj dopisuje się czynnik taki równy liczbie fragmentów, na które dysocjuje nam pojedyncza cząsteczka substancji rozpuszczanej. Na przykład I dla chlorku sodu, I będzie równe 2, a dla na przykład glukozy, I będzie równe 1. I tutaj chyba właśnie najważniejsze jest to, że kryształ, który po rozpuszczeniu dysocjuje, będzie 2 razy efektywniej zmieniał temperaturę wrzenia lub temperaturę zamarzania, bo dla temperatury zamarzania jest dokładnie tak samo. Też stała ebulioskopowa, tylko że tu będzie inna, bo tu będzie dla wrzenia, a tu będzie dla zamarzania. Razy molalność, razy ten czynnik właśnie mówiący o tym, na ile elementów nam dysocjuje cząsteczka. Tak, i powtórzę jeszcze raz. Cząsteczki, które dysocjują po rozpuszczeniu, 2 razy silniej zmieniają temperaturę wrzenia i zamarzania.